Witam, witam na kolejnym filmie. Dzisiaj ze mną Miki. Dzień dobry. Cześć, witajcie. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie widzów. O kurde, coś mi tu FPS-y spadają przy tym OBS-ie. A widzicie, Fynt ukurzony, ubłocony, usrany w ogóle. Kosimy owiec, tam jest na New Holandzie łowca dużo. A zdjęcie sobie pierdzielne New Holanda. No, New Holand tam z przyczepami stoi. My lecimy z owcem dzisiaj. Miki tam tnie soję, bo mu wyschło szybko strasznie No i tym. dokładnie, bo bardzo szybko siałem. No, dzisiaj ogólnie mamy piątek, weekendu początek. Ten odcinek raczej dostaniecie w piątek albo w sobotę. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. No i na Warmińską Mazurkę taki trochę powrót. Ostatni odcinek był ponad miesiąc, nie, no, miesiąc temu na pewno. A czy ponad, to nie chcę skłamać. Ostatnio na live, kto był, to widział, że było grane. No, odcinki dlatego tak są co 2 dni, nawet co 3 teraz, bo no nie było wczoraj, nie było kiedy nagrać, bo wczoraj wam powiem, miałem kukurydzę mucić, wróciłem ze szkoły. Pojechałem na pole, urwałem parę baziek, okradli mnie złodzieje z kukurydzy z pola. Nie wiedziałem, że tacy jeszcze ludzie istnieją, co po prostu z kukurydzy z pola kradną, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No, pojechaliśmy wilgotność zbadać, wilgotność 17,1 wyszła w drugim badaniu, a w pierwszym wyszła 18,1. Ładnie wyszło, nawet mi nie mówiłeś. Nie mówiłem ci? Słucha, nie? A pojechaliśmy na Słucha, skup. słucha. Pojechaliśmy na skup, jeszcze raz chcieliśmy, żeby zbadać, żeby wiesz, wiarygodnie było, to na skupie wyszło 18,1. To mówią, jeszcze takiej suchej w tym roku nie mieli. O Boże, ale wiesz, no jak gdzieś tak jak z początku może była sucha Nie, co akurat. ty, jak głęboko w pole Jak przez wchodzi. kombajn przejdzie to inaczej, nie? No 2% dojdzie lekko. Nie no, 1-2% ten kombajnista mówi, że dojdzie, nie? No i wracając, wczoraj mierzyłem wilgotność i no kombajn po prostu był za późno zamówiony, bo w ten sam dzień, co chciałem kosić, to zamówiłem i no pogoda przerwała, deszcze się pojawiły i trochę popadało wczoraj. Nie wiem ile litrów, Bardzo dobrze. ale i tak, Miki, to jest mało. O ten, o Strzeszów, ten, za Ostrzeszowem co jest? Kępno, to tam mój tata dzisiaj jechał, to tak tam wody dostało, nie? Że mówi, że ojeju, że u nas to tyle nie No u napadało. nas 5-6 litrów spadło, nie? No to jest mało, no przecież, nie? No, ale dzisiaj właśnie ten pan, co tam nagrywałem, ten, koszenie kukurydzy, kto tam widział, na ziarno właśnie, kto też na live był, bo też live był z pola, tam Wiktor trochę poprowadził, bo ja poszedłem ze statywem tam nagrać i jeszcze mnie kombajnista tam mówi, że chodź se na balkonie nagraj, BHP. No, i se ponagrywałem. Ten film raczej dostaniecie na niedzielę, myślę. No, i tak, znowu się trzeba sypać, ale teraz z New Holandem Ej, wjadę. musisz ponagrywać jakiś film, żeby później było tak jakby trochę w zimę, nie? Nie no, w zimę to tam wiesz. W zimę będziemy odśnieżanie nagrywać. O matko, tak. O ile śnieg będzie. Właśnie. No, zestaw ten sam się nie zmienił. No, w New Holandzie tylko koła są normalne, że tak powiem. No, Fendiora to już chyba każdy też zna. No, a tam nowe nabytki to typu prasa czy owijarka to mogliście zobaczyć właśnie na live'iku. Ogólnie zobaczymy, po ile ten łowiec jest. Ty, na złotym kłosie będzie dobra cena na łowiec. Więc gitara, bo blisko będę miał z pola. Muszę to sprawdzić, po ile jest na łupie. No, wracając. No, zaczęło padać o 19:30, a tak to byśmy może u nas, u mnie by było wycięte, to do chwilę po 20 by było wycięte i na skup dzida. No, a ciągnik czeka z przyczepą i stoi. Jeszcze coś się okazało, że tam w przyczepie coś. Bo wuja przyczepę wzięliśmy ze względu na to, że na naszą by nie weszło i na 2 razy uboczała wejść, a na wuja raczej wejdzie, nie? Chyba, że nasypie aż tak dobrze, że nie wejdzie. Ładno, no przecież wejdzie, no luźno. A jakby dobrze, a jakby nie weszło, to bym się nawet cieszył, nie? Takie szczęście w nieszczęściu, nie? Ej, ale tak ci powiem szczerze, bardzo słabo w tym roku sypię. No ja wiem, no ten pan właśnie, co nagrywałem u niego, no to mówi, że 10 ton jak nasypie w tym roku, to jest dobrze, nie? O. No więc zobaczymy, co tu wyjdzie u mnie w tej kukurydzy. No. No deszcz przerwała dzisiaj piątek, no może jutro się wiedzie, zobaczymy. Zobaczymy, bo wilgotność chyba pojedziemy zbadać. Jak będzie 17, to nie ma co się oglądać. Tylko wiatru trochę i słońca, bo teraz u nas są takie pochmurne dni. No dzisiaj w ogóle słońca nie widziałem, Miki, a ty widziałeś? Nie widziałem. Nie widziałeś, nie czułeś, że cię piekło. Nie, nie piekło. Nie czułeś pieczenia. Nie. No, no i taka to jest ta pogoda, no jak był potrzebny deszcz, to go nie było.
A teraz tak żartobliwie mówiąc, że jak ktoś będzie chciał wykopać buraki albo wykosić kukurydzę, będzie się topił, nie? No ale to żart. Ta, ciekawe, będzie się topił, jak 5 litrów wody spadło, się będzie topił. No wiem, no ale żartobliwie, że może teraz tak doleje, że się będą topili, nie? No dobrze, niech pada, chociaż nie wypada. No ale żartobliwie mówię, nie? Że nie ten. Żeby nikt nie powiedział, ale ty kurwa głupi jesteś, łapko w dół. No bo tak jest. No, ale łapkę w dół może. Łapkę w dół. Łapkę w górę zostawcie i subika. Żebyście zobaczyli, żeby żadna produkcja was nie ominęła. No i co tam jeszcze można powiedzieć? No kukurydzą nas na ziarno w sumie na pełne już są. Ej, a Mikita sierżkarnia, co ci mówiłem, co stała pod naszym pobliskim sklepem spożywczym. To teraz No. wracała przed chwilą i ten odwoziły dwa takie stare New Hollandy, te TM-y jak mamy na tym i z forsheetami dwa i Ta. no, takie jak mamy tam na Osinie Ciekawe komu. i właśnie nie wiem jakiemuś mniejszemu gospodarzowi, bo tak szybko, nie? Niekoniecznie, bo u nas w sumie mniejszy gospodarz tutaj nie ma co makrowy. Może panu T? Nie, panu M od case'ów. Ja wiem. Czy wiesz, on miał sieczkarnie dwie nawet w zeszłym roku, te stare, nie? Miała, nawet nie wiem. No miał, dwie nawet miał. Znaczy się nie wiem, czy to jego, ale stały u niego na podwórku. I może jemu, bo tak jakoś tą kukurydzę jeszcze nie skosił na kiszonkę. Ty, nie Dobra, gadaj. przyczepa już nasypała. Mam mi dwie. Takie no Ale trochę. twoje dwie to tak jak moja jedna. No będzie. Dobra, ludzie, pojedziemy se. Na Miki, cena się różni o 8. Jechać na Rolimpex czy jechać tutaj? Tutaj, jeźdź tam. O 8 Ciul, to tam. pojadę na Rolimpexa, żeby trochę dłużej było. Bo pojadę na Rolimpexa z tego względu, że żeby potem jak tutaj skończę, nie? Bo i tak pełnego zestawu potem nie będę miał, a cena spadnie, nie? No. No i szkoda by było po prostu ceny marnować, tak jakby. Plandeki ponakrywą. Na szybkości, hehe. Dobra, tu wyjedziemy. Wiem, że tu wyjazdu nie ma, ale tutaj można wyjechać śmiało tu. No zawsze co roku przeglądam, czy tu nikt śmieci nie wyrzuca. Jak ktoś wyrzuca, to wyrzucam pod dom. Kamery O, są. Kamerę mam. kamery ma na drzewach, tam te kanarki są. Nie, no jedna kamera na drzewie jest tu u mnie. Kiedy zamontowałeś? A to tobie nawet sąsiad pewno nie mówiłem, to w sumie to głupie, że ty teraz powiedziałem. A w sumie ludzie przynajmniej nie będą wyrzucać. Dobra, wyprzedzamy sobie osobówkę. Kurde, żniwa, a ten tu tak pomału jedzie. Żeby jeszcze zdążyć przed tym, przed Rosą. Dzisiaj kurde, trzepie w tym New Hollandzie. Masakra, wam powiem. No, ten, co to jeszcze? Miki, co tam? Miki prawko zdał, bo to na live było mówione. To nie każdy, co był na live, to ten. Ale Miki No, zdał. ale jeszcze czekam za ten, za praktyką, także. No, teorię Miki zdał. No, więc Miki. Tak. No. Drugi tydzień szkoły za nami. Gdzieś w sumie dla mnie pierwszy, bo w tym pierwszym miałem 2 dni chodzenia do szkoły, no ale cicho. Mniejsza z tym. No, dokładnie. Miki nowy nabytkient, nie? No, ogólnie. O tak. A ty czym tam jedziesz do domu? Jonderem i przyczepą dużą. Aha, bo to jak patrzę są. Aha, bo to jest pewnie wózek. Ta jedna kropencja. Dobra, ciśniemy sobie na pełnej. Łapeczkę w górę może się zostawić, wiem, że się powtarzam, ale po prostu to motywuje strasznie, a coś YouTube tnie zasięgi, więc łapka i komentarz. O ja pierdolę. Coś hamulce przyczepa będę musiał chyba robić. Dobra, wolne, wolne. A ci tak szczerze nie sprzedawać ten Ubin, ale na razie rośnie na złotym kłosie, to sobie poczekam. Nie, no nie ma ceny na Ubin na razie. No bo Właśnie. powinna być tak do dwójki, nie? No, nawet lekko ponad może. Kurde, z górki mi tu hamują. Dobra, trzeba ich wyprzedzić, no. Bo co prawda przed zakrętem, no ale. Aby dymy sypaj na silos. Żebym pod tą górkę zaś podszedł, ludzie. Bo tu górka jest fest taka, jak na Nowy Świat normalnie. O matko. Ua. A na pewno ludzie wiedzą, co to jest Nowy Świat i gdzie jest górka. Nie no, każdy wie raczej, no to znaczy. No w promieniu 30 km raczej wiedzą ludzie. Od nas, że tak powiem. No, albo z tamtych stron. Może ktoś jest akurat stamtąd, no Miki, wisz jak nie wisz?
No, a kukurydzę nawet dzisiaj cieli, ale pewnie na suszarnię. No Bo chyba. wczoraj taki fend z John Deere'em jechali. John Deere jechał kombajn, a fend z przyczepami, dwoma zasławami, nie? To wczoraj jechali kosić i dzisiaj rano, jak jechałem do szkoły, to też jechał ten fend i potem też jechał. Więc pewnie mucą. Nie, bo plandeki miał założone, więc pewnie mucą, coś czuję, no ale. Ej, zrobili Nie na wiem. chwilę cięcie? No nie ma problemu. No to A widzimy się jakie zaraz. dziś? Jesteśmy my we dwóch, nie Miki, jesteśmy we dwóch. Tak, jesteśmy we dwóch. Jesteśmy we dwóch, nie we trzech, nie w pięciu. Po cięciu. I ja jadę sobie dalej z owsem na skup. Dobra, obydwie przyczepy na lewo. Trzeba się zaddać ładnie. Kurde, ten uholon też ma naczaskane już tych godzin, 18 ponad. A Cześć ja Maria. zero jadę 900. Boże, dokąd? Na pole. Czemu nie John Deere'em? Bo Jody to jest za duża przyczepa, a tyle mi też nie nasypie. Za duża? Tak, za duża. No to mogłeś pod John Deere'a sobie wziąć tą mniejszą. No co to za problem? Byś zapas mocy miał. Jak gaz beczką. Ło, tam Janusz idzie. No, zobaczymy ile dostaniemy za tego Tyle łoksa. to sobie przypierkam tam. Ło, z 13 tysięcy za pierwszą prawie. Matko Bosko, dobrze fyst. Nie powiem, nie powiem. Dobrze, że tu u nas w okolicy skupują ten nawias, żeby Po 1600 teraz jest i na zielono. Co? No ale to wiesz. Nie wiem, nie pamiętam. O kurwa, nie tu. Znaczy, kurde. Nie pamiętam po ile był na normalnym. No. Na Ale normalnym chyba tyle był na maksie, ale nie wiem. 26 kafli prawie wpadło. Więc gitarka. Gitarka, siema. Normalnie tego. Nie wiem co mówić na odcinku ogólnie. Nie wiem, jakiś No, Miki po. nic, chleb, bieda. No, jesień nastała ogólnie, pogoda zimno, jak ten okno mam otwarte, to mi zimno jest, chciałem zamknąć, ale mówię, dobra, już po odcinku se zamknę. Dobra, poczekamy aż to pojadą sobie panowie. Coś mi hamulce w przyczepie zawodzą. Nie wiem co jest z nimi. Będzie trzeba coś ogarnąć. Ale to w nocy będzie trzeba zrobić, żeby. Ufa. By jutro od rana już wyjechać, mucić. Ta, ciekawe co będzie zmucił. No co? O co będzie zmucił? A ja mam na myśli we farmingu, bo mi coś ten. Ja hamuję, nie? A. A mnie pcha jak głupie, nie? Hamuję, a mnie pcha jakbym bez hamulcy jechał. Hihi. Chyba, że złącz. Nie, no bo tak to by powietrze było słychać, że ucieka I gdzieś to ten. teraz pasuje, to sobie pojadę za dom i wymucę do końca ten lubin. Jak No. będę wracał, a później się pojedzie na rzepok. Boże. Rzepak na końcu prawie. No gdzie? Ja się mam pszenicę. No ja też mam pszenicę, czekaj. No nie wiem. Z 10 hektarów? Ile? Nie no, nie no. Z 7. Ja też mam coś koło tego. Czekaj, no. A nie, bo to mam. A nie, dobra, popieprzyło mi się delikatnie mówiąc. To ja nie, czekaj, tu mam 2 chyba. Tam, nie no, z 4 będzie, nie? O, a ty od razu 7. Pomyliło mi się, bo jeszcze myślałem, że tu koło domu mam, a tu mam chyba jęczmień. No, tu mam jęczmień koło domu, gdzie kukurydza jest. A nie żyto? Nie, jęczmień. O, jedzie jakiś, no, sprzęt polski. Sąsiad sobie widzicie 900 pomalował. Jo. Pomalował, normalnie nie wiem po co, ale pomalował. Ładniejszo tako, bo No, a mi się przecież żółto znudziła. już malowałeś ją chyba, nie wiem, 5 lat temu, nie? No, jak nie lepiej ty. No ale po 5 lat ciągnie malować. Mój Na co? moja Waltra ma. Ile ona ma? Z Ja dbam o ciulinie, to co ty. 15 lat jeszcze nie malowana była. I nawet farba nie odstaje. A przyczepa ta jedna tutaj. Tylko trochę w środku wytarta, tak? To git. Małe opony do tej, ale opona tu nie może być taka jak od osobówki. Znaczy by pasowała na szpilki. Tylko trzeba jakąś już dobrą kupić, taką balonówkę trochę bardziej. Ale do Bo. czego balonówkę? No jak tu w tej przyczepie, nie? No bo kurde, takie. Niektórzy by jakieś Janusze by zamontowały od osobówki, nie? Bo pasuje tak w miarę, nie? No Ale. tak. Ogólnie to ten. By po prostu nie wytrzymała obciążenia i by przy pierwszej lepszej dziurze wam. No, pękła po prostu. Bo to obciążenia, a może nawet jakbyście zasypali, może by już wam.
kapeć by był, bo by na pewno to wszystko by się wgniotło. Szkoda, że ten fen taki brudny, bo tak to mi są ładne zdjęcie na miniaturkę, chociaż czasnął. Ale ciul. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobra, o, header opuścimy do końca. Dobra. Ty już wymuciłeś tam to pole, nie? Nie, jeszcze nie, to będę kończył teraz. Czy nie? Nie. No ale już kończysz pewnie. Nie. A, bo ty na skupie byłeś, to się dziwię. Nie no, jeszcze... No, z półtorej przyczepy jeszcze. Tak ze trzy zbiorniki myślę, że lekko stąd wyjdą. Bo... A mi takie może półtora wyjdzie. Bo dwa przejazdy to mam tak 3/4 zbiornika tak na oko. No... I tak będzie jakoś. Może trzy przejazdy zmieszczę, ale po co mam na trzy przejazdy i potem na pusto wracać, jak sobie mogę wysypać na dwa. No zobaczymy, jak no, jutro dokładnie. Na końcu to pole sklina tak jest i za każdym razem mniej i mniej jest tego pola. Kurde, za nisko ten komaj opuszcza. O Boże. Nie no, górka. No serio ci mówię, bo jak są ten jakieś wzniesienia, to 7 idzie. No to ciężko ma po prostu, no tamto pole sam mówisz, że jest górzyste fest. No, chyba bardzo. No tutaj błotko widzicie, jak zawsze to tutaj, jak zawsze takie jest. Czekajcie, cofniemy trochę, bo... O kurde. Łe, ale tylnie ośka przekopała. Dobrze, mi się jakoś tu dało wyjechać w miarę. No, w zeszłym roku jeszcze bizonem było koszone prawie wszystko, tylko jedno pole było fendem odsykane, no ale... Późno przyjechał, no. Co o, ale to są moje pierwsze dni, no. No, Gienek, ty kiedy kupowałeś? Ty na jesień miałeś ten kombajn, czy na ten? No, na jesień już go miałem. No, a nie na wiosnę? Albo na wiosnę, jesień, albo wiosnę jakoś. Nie, no ja nawet nie pamiętam, co tu było w ostatnim odcinku z Warmińską Mazowskiego. Dopiero jak będę uploadował kolejny odcinek, to się dowiem. Bo tak to nie pamiętam. No, no dawno nie było, dawno. Dawno, dawno. Ostatnio tak jakoś mnie ochota naszła, nie wiem czy Mikiego też, ale Miki tu musi grać. Ja dawno już chciałem grać, nie mam pialet, nie chciałeś. Nie mówiłeś. Nie mówiłem? Nie. Ciekawe. No. Kurde, takie gęste tu porosło, ten owies. W tym błotku. No, ale nie no, w sumie sypie, bo tu już prawie pół zbiornika jest, nawet może ponad. Jak patrzę przez tą szybę, to trochę nasypie. Najgorzej jest potem ponad szybą patrzeć. Nie no, na komputerze to nie pokazuje, ale wiecie jak to z tymi komputerami. Gdzieś zajdzie trochę kurzu, to ci będzie pokazywało cały czas, że masz pełny zbiornik. O Boże. No. Jednak w bizunie to było, w bizunie wstałeś. Tam taki kurz jesteś. Ej, w bizunie to było. Wstałeś, otworzyłeś klapę. Tak, na pewno jak miałeś kabinę, to otworzyłeś klapę, no jak wstałeś. Mhm. No, no jak wstałeś, jechał ci cały czas z kombajna. Co mogę dziś zobaczyć na tamten. No. A co ty cały czas joystick trzymasz? No jak? To urwiesz go tam. No bo ja nie umiem inaczej jeździć. A tu ponad da się jakoś. No da o, się, bo... Zamknij rej, ty głupi psie. Co? Popychasz, nie? I taki guzik klikasz. I ci sam kumba jedzie, a joystick się cofa do pozycji. A to jest wario, Mikołaj, to jest wario. Tak. Teraz powiedz Rario, a nie Wario. Kombajnie masz Wario? No jak? Tylko naklejki nie dali, że Wario. O Boże. Dobra, ludzie, będziemy kończyć ten odcinek, bo to już będzie pewnie coś koło 16 minut, jak nie więcej. Także łapka w górę, komentarz, subik, bo YouTube coś zasięgi ostatnio obciął, nie tylko nam, tylko też widziałem u innych też. No, więc nie będę już przedłużał. Trzymajcie się do kolejnego. Na razie, cześć. Cześć.